Spiders. Dziś zapraszam Was na kolejną aranżację z terrarium. Mamy tu taką samiczkę Psalmopoeus pulcher, którą ostatnio nabyliśmy od Marcina. Tak? Marcina. Tak, od Marcina. Którego serdecznie pozdrawiamy. Mam od niego też kilka innych samiczek, które również się pojawią w aranżacjach, ale to już w osobnych filmikach. W osobnych filmach będzie. Zabierzemy naszą samiczkę i zabieramy się za urządzanie terrarium. Ptasznik ten pochodzi z Panamy, która łączy Amerykę Południową z Ameryką Północną. I właśnie tu się dziś przeniesiemy. Jak widzicie na mapie, Panama jest otoczona wodą. Z jednej strony oblewają ją wody Morza Karaibskiego, a z drugiej strony Ocean Spokojny. W najszerszym miejscu pas lądu dochodzi do 200 km, a w najwęższym do 50. Powierzchnia Panamy to w 50% góry. Panuje klimat równikowy, powietrze jest bardzo wilgotne, a przy tym występują wysokie temperatury. Są to bardzo dobre warunki dla wielu gatunków roślin. I takie też warunki postaramy się uzyskać w terrarium dla Psalmopoeus pulcher. Wymiary terrarium to 30 cm wysokości, 14 szerokości i 20 głębokości. Terrarium jest docelowe, ponieważ ptasznik dorasta do 7 cm długości ciała, a z odnóżami do 16 cm, więc takie terrarium spokojnie mu wystarczy. Jako ptasznik nadrzewny pulcher ma smukłe ciało i wydłużone odnóża. Samica jest oczywiście bardziej masywna od samca, a u dorosłych samców występują też haki na pierwszej parze odnóży. Wygląd ptasznika bardzo zmienia się w trakcie jego dorastania. Dorosłe samice nabierają złotego połysku, są przepięknie ubarwione, w odcieniach pomarańczy czy nawet bladego różu. Dodatkowo na odwoku występuje czarny wzór. Samce z tego gatunku wyglądają jak inne dorosłe samce z rodzaju Psalmopeus. Jego ciało staje się szaro-brązowe i porośnięte gęstymi włoskami. Ptasznik żyje całkiem długo, ponieważ samica dożywa nawet do 15 lat. Sam jest niestety króciutko, około pół roku po ostatniej wylince, czyli razem z dorastaniem samiec żyje około 1,5 roku. Oczywiście jest to zależne od warunków, jakie mu zapewnimy. W terrarium dobrze jest przygotować korzeń czy kawałek kory, który posłuży do zrobienia gniazda. Jeśli chodzi o gniazdo, to nie zdziwcie się, jeśli ptasznik zrobi je dość nisko przy torfie, mimo że są to ptaszniki nadrzewne. My dodatkowo lubimy wsadzić do terrarium żywe rośliny, które chłoną wodę, a też cieszą oczy i stwarzają takie naturalne warunki. W terrarium dla pulcherki umieścimy kwiat, który jest chętnie hodowany w domach. I jest to, jak widzicie, popularny storczyk. Pierwszy raz umieszczamy go w terrarium, więc nie hejtujcie za bardzo, ale zdecydowaliśmy się na umieszczenie właśnie storczyka, ponieważ w naturze storczyki rosną właśnie na drzewach. Korzeniami oplatają korę drzew, a wodę czerpią podczas opadów deszczu. I chcemy zobaczyć, jak się to sprawdzi właśnie w szklanym terrarium. Na pewno nie jest to eksperyment na ptaszniku, więc o to się nie martwcie, ponieważ storczyk nie ma w sobie trujących elementów i nawet jeśli jest jego świerszcz, który później stanie się pokarmem dla ptasznika, to i tak jest to bezpieczne właśnie dla pająka. Jak widzicie, storczyk jest już umieszczony. Nasza aranżacja jest prawie skończona. Dodatkowo, żeby było bardziej zielono w terrarium, to zasadziliśmy też taką fajną roślinkę, taką bluszczową, a na tył, jako tło, taką o drobnych listkach, też zieloną roślinę. Jak widzicie, korę przyozdobiliśmy mchem, żeby też było tak fajnie, naturalnie, a na podłożu są porosty i mech reniferowy, który bardzo lubimy i polecamy Wam serdecznie. Terrarium oczywiście spryskujemy wodą, a wilgotność utrzymujemy na poziomie około 70%. Również temperatura jest ważna, około 26-27 stopni w dzień, w nocy mały spadek. I pamiętajcie też, że nawet jeśli pająk nie wymaga oświetlenia, no to jednak roślinom w terrarium musimy zapewnić dostęp do światła. I terrarium gotowe, przekładamy naszego pająka. Jest on dosyć szybki i zdolny do dalekich skoków, dlatego trzeba uważać, chociaż jest raczej płochliwy i jeśli jest zaniepokojony, to woli raczej uciekać, chować się do gniazda niż atakować. I jeszcze dla ciekawostki jest on nazywany potocznie panamską blondynką. No bo jak wiecie, właśnie z Panamy a też ma takie jasne ubarwienie. I jak widzicie, ptasznik jest już w swoim terrarium. Mam nadzieję, że się zaklimatyzuje, wszystko będzie w porządku. A tymczasem my będziemy się z Wami żegnali. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was oczywiście do naszego opisu, gdzie są bardzo ciekawe linki, z którymi się możecie zapoznać. Dziękujemy Wam bardzo za wszystkie miłe komentarze, które ostatnio od Was otrzymujemy. Zwłaszcza po tym, jak się pochwaliliśmy wiadomością od Łukasza, bo też odezwały się do nas osoby, które wcześniej się nie odzywały, a to naprawdę jest mega miłe. Także dziękujemy ślicznie. I widzimy się już w następną środę. Na razie. Cześć.